Na razie jest ich 8, docelowo będzie 10. Nowe żółto-zielone niskoemisyjne autobusy miejskiej komunikacji samochodowej w Dębicy już ruszyły w trasę. Było oficjalne poświęcenie pojazdów, okolicznościowe przemówienia i oglądanie nowych nabytków MKS-u. To są autobusy już takiej wysokiej klasy, klimatyzacja, cichość. No i przede wszystkim silniki są bardziej ekologiczne niż te, które były dotychczas. Myślę, że tabor 10 autobusów wzmocni całkowity tabor. Czekaliśmy na te autobusy. No jestem dumny z tego, że po prostu Dębicianie dostaną te nowe autobusy. Piękne wnętrze. Trochę jestem, można powiedzieć, ojcem tego wnętrza w takim sensie, że miałem jakiś udział w wyborze tapicerki na fotelach, w wyborze okładziny na podłogę, także kolorów, które owszem, były żółto-zielone, ale do wyboru było kilka odcieni. Wydaje mi się, że udało nam się, nie tylko mnie, bo to pracownicy firmy Miejska Komunikacja Samochodowa też w tym uczestniczyli, że udało nam się dobrze to wszystko zebrać i one nie tylko są jakby dobrymi produktami, ale też ładnie wyglądają i można powiedzieć, że to chyba są najładniejsze autobusy miejskie w Polsce. Są to autobusy 12 i 10-metrowe, Euro 6, napędzane silnikiem diesla, bardzo ekologicznym i wykonane na najwyższym światowym poziomie. Tu są komponenty naprawdę najlepsze. Najlepszy silnik, najlepsza skrzynia biegów. To, co można w tej chwili na rynku światowym zdobyć, to te elementy tutaj zostały zamontowane. W związku z tym autobus będzie niezawodny, komfortowy. Będzie w nim chłodno latem, ciepło zimą. Będzie odpowiednia wymiana powietrza, bezpieczny, wygodne siedzenia, bezpieczne wejścia, niskie z przyklękiem. W ogóle konstrukcja autobusu jest też bardzo sztywna i bezpieczna. Tutaj naprawdę pasażerowie mogą się czuć zabezpieczeni przed wszelkimi zagrożeniami, które w transporcie mogą się zdarzyć. Nie święcimy obiektu. One są pewnym tylko znakiem tego poświęcenia, znakiem, że ten przedmiot, ten obiekt, ta rzecz, prawda, ma służyć człowiekowi. Człowiek ma z tej rzeczy korzystać zgodnie z wolą Bożą, czyli dla dobra swojego i tak w przypadku autobusów bliźnich. Amen. Tyle. Tak było zawsze w Kościele. Czasami ludzie sprowadzają w Kościele pewne poświęcenia, błogosławieństwa do hokus pokus. Jak się poświęci, to już będę zdrowy, już będę miał to, będę miał owo. Nie, nie, nie. To jest kwestia człowieka. Człowieka, który się posługuje. On mając świadomość tego błogosławieństwa, niech korzysta z tego dla dobra swojego. Obojętnie jaka to jest rzecz. Nowe autobusy, które dołączyły do taboru MKS-u, to nie jedyne udogodnienie dla pasażerów. Już niedługo zostanie uruchomiona nowa linia. To jest w przygotowaniu linia, ona jest przygotowana przez pana prezesa i dyspozytora. Linia będzie obsługiwać pewno większość mieszkańców Dębicy. Myślę, że cała modyfikacja tych linii będzie od 1 września, gdzie też bierzemy pod uwagę uruchomienie linii do firmy Hutchinson, której siedziba jest w gminie. Pewne uzgodnienia, uchwała Rady Miasta i myślę, że ta linia powstanie. Bardzo, bardzo się cieszymy, że taki tabor będzie miał MKS, bo oczywiście te usługi, które dla nas świadczy MKS, są i były zawsze wysokiej jakości. Kolejny tabor to liczymy, że również zagości on na terenie gminy Dębica i oczywiście liczymy na nowe miejsca, że zaglądnie tam, gdzie wcześniej nie dojeżdżał. Liczymy również na tak stosowną zmianę wspólnej umowy z miastem także, ale to już myślę tymi nowymi autobusami. Oczywiście jak najbardziej chcielibyśmy, żeby również MKS zaczął obsługiwać wszystkich mieszkańców naszej gminy, ale jest jeden warunek. Dzisiaj rządzi ekonomia i jeżeli ceny będą konkurencyjne w stosunku do innych przewoźników, to będziemy również patrzeć w kierunku MKS-u i podpisywać umowę na świadczenie usług przewozu naszych mieszkańców do Dębicy, bo myślę, że i tabor, który tutaj posiada MKS i tradycja, jeżeli chodzi o świadczenie usług komunikacyjnych, jest bardzo długa, więc myślę, że to byłby sprawdzony partner i konkretny, ale warunek jest jeden. Ceny konkurencyjne muszą być w stosunku do konkurencji. Brakujące 2 autobusy mają dotrzeć do końca listopada. Tak brzmi umowa z Autosanem, producentem pojazdów. Zakup kosztował ponad 9 milionów złotych. Projekt o nazwie Ograniczenie niskiej emisji w dębicko-ropczyckim obszarze funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.